Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj parę słów do Państwa powiedzieć. Do Państwa, do Was, koledzy, koleżanki, młodzi, starsi. To, co zobaczycie Państwo na filmie, to jest zapis takich wewnętrznych przeżyć byłego więźnia, który 5 lat spędził w Auschwitz z wyrokiem śmierci. Przeżył. Także tego nie będę komentować, pozostawiam to Waszej wrażliwości. Co kto odbierze z tego filmu, to jest jego. Natomiast chcę powiedzieć o paru rzeczach, które być może Was zainteresują. Otóż po tych 5 latach Auschwitz, Kołodziej wrócił do życia i przez 40 lat nie mówił o Auschwitz ani słowa. Był scenografem, artystą plastykiem, malarzem. Kochał teatr, kochał sztukę i temu oddawał się całkowicie. Muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy go poznałam, nie miałam pojęcia o tym, że on był w Auschwitz. Bardzo długo o tym nie mówił. W teatrze, w którym pracowaliśmy, wiele osób nie wiedziało o tym, że on był w Oświęcimiu, że taką ma przeszłość. To jest charakterystyczne może dla różnych losów. Każdy z więźniów, myślę, tak jak słyszę, czytam i poznałam szereg osób będących w przeszłości więźniami obozu. Każdy ma swoją kartę, każdy swoje przeżycia i swoje odreagowanie tego, co się działo w Auschwitz. Otóż Kołodziej tak odreagował, że przez 40 lat zachwycał się urodą świata sztuki. Malował scenografię do oper, do teatrów, jeździł za granicę, tam wiodło mu się jako artyście plastykowi bardzo, ale po tych 40 paru latach przyszedł moment, kiedy zachorował ciężko. To był udar mózgu, paraliż jednostronny. I to był taki moment, wiecie, że znowu stanął jakby na progu śmierci, bo w tym starszym wieku nie zawsze się wychodzi ze wszystkich udarów. I lekarze mu kazali rehabilitować się i przekładać. Na przykład, bo ręka była niesprawna. Grosiki, groszek, jakieś małe, drobne przedmioty, żeby uruchomić rękę. Otóż Kołodziej zrobił coś innego. Kołodziej przywiązał sobie do tych palców takie krótkie, maleńkie ołówki i zaczął tym rysować. Na razie zakres ruchu palców był parocentymetrowy, ale upór i pasja, która raptem się w nim obudziła, bo raptem był to czas, kiedy dotarł do nas wiersz Herberta, przesłanie pana Cogito, który mówi, jak pamiętacie na pewno, ocalałeś nie po to, aby żyć, masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. I to się stało tym motorem tego ćwiczenia uporczywego ręki, rehabilitacji i uświadomienia sobie, że ma jakiś obowiązek jeszcze, ponieważ no, czas jest nieubłagany i odchodzą ludzie, którzy tam byli w Auschwitz, i że on musi dać temu demu wyraz, upamiętnić to. I tak się stało. Przez 10 lat rysował te swoje klisze pamięci, które tutaj Państwo zobaczycie. I to go jak gdyby odrodziło na nowo, jakby ten kontakt z własną fizyczną granicą życia i śmierci obudził w nim nowe jakieś pokłady wrażliwości, talentu, umiejętności, pamięci i wrócił pamięcią do Auschwitz. Ale jeszcze powiem Wam, żeby za długo Was tutaj nie męczyć,
że dwie rzeczy tylko przywołam, o których nie pamiętam, czy w tym filmie są przywołane, czy nie. Ale tutaj pan profesor mówił o człowieczeństwie, o zdaniu rachunku z naszego człowieczeństwa. Otóż Kołodziej zawsze opowiadał mnie, że taki był moment. Głód, bicie, tam, no wszystkie straszliwe rzeczy, które sobie działy się w Oświęcimiu i raptem dostali, już byli więźniowie na pograniczu utraty tego człowieczeństwa, dostali raptem po ziemniaku. Co było rarytasem niebywałym, bo normalnie jedli tam jakąś z brukwi zupę. I wszyscy się rzucili gwałtownie, żeby zjeść te kartofle. A Kołodziej sobie powiedział, że on nie będzie jadł w łupinach, tylko będzie te łupiny obierał, tak jak w domu się obierało z łup kartofle. I że dopóki stać go będzie na to, mimo że był wygłodniały i pragnący tego kartofla, to zachowa swoje człowieczeństwo. Że to była taka próba, którą sam sobie narzucił. To jedno, to taka jego osobista walka, jak się śmiał potem, to była jego walka z totalitaryzmem. Ale druga sprawa, też pomyślcie o tym państwo, bo to może jest ważne. Tam jest taki obraz w tych kliszach pamięci, gdzie więźniowie mają taką wagę, nie wagę, kijek, dwie szalki na sznurku i tekturki. Otóż co to znaczy? To była ich waga, ponieważ dostawali te wymierzone nierówno przez najróżniejszych po drodze z kuchni do baraku, zanim doszła ta zupa, czy chleb, przede wszystkim chleb, bo to najważniejsze było, że było to dzielone, no tak, po drodze częściowo kradli kapowie, stróże, potem blokowi. I coś, co zostawało dla więźniów, to tak od ręki tam sobie dzielili, ten kapo dzielił. I oni wymyślili sobie, że będą mieli taką własną sprawiedliwość, że na tych szalkach tej wagi położą tę kromeczkę chleba, którą dostali, i zrównoważą z drugą, żeby wszyscy dostali równo. Absurdalna sprawa, prawda? Okruch chleba nie uratuje życia, natomiast uratuje to poczucie sprawiedliwości, poczucie człowieczeństwa. Myślę, że to gdzieś tam się rymuje z tym, o czym mówił pan rektor. Kończę już, bo resztę zobaczycie na filmie. Chcę powiedzieć, że to bardzo, bardzo dziwny był okres życia, kiedy z tego rozbuchania sztuką radosną, piękną, podróżami po miastach Europy, gdzie były najpiękniejsze muzea i można było przeżywać w oryginale różne dzieła sztuki, rzeźby, architektury i malarstwa, do tych 12 lat tego rysowania, uporczywego rysowania, bo jak mówię, zaczęło się od takich, a skończyło się na tych ogromnych 13-metrowych, chyba największy długości rysunek. Także i takie były drogi więźniów obozu. To tak dla przykładu wam powiem, żeby przybliżyć wam postać tego człowieka, który wrócił swoją wrażliwością do czasów młodości. Bo był taki młody jak wy w tej chwili, kiedy go 14 czerwca 40 roku przywieziono do Auschwitz. Dziękuję bardzo, więcej nie będę was mordować. Dziękuję.